Czy rekuperacja jest głośna? Nie, moi drodzy, rekuperacja nie jest głośna. Ale co zrobić, żeby rekuperacja nie była głośna? Przede wszystkim trzeba zadbać o odpowiedni rekuperator. Tu rekuperator ma znaczenie, jak on jest wykończony, jaki to jest rodzaj rekuperatora. Kolejnym elementem wpływającym na akustykę jest projekt. Instalację trzeba dobrze zaprojektować, a następnie wykonać. Trzeba zwrócić uwagę, z jakich materiałów ona będzie wykonana. Kolejnym elementem wpływającym na głośność instalacji są tłumiki. Nasza firma montuje aż 3 tłumiki. Zwracamy uwagę na akustykę wewnątrz budynku, ale również na zewnątrz. Wyróżniamy różne rodzaje tłumików. Są różni producenci. Natomiast rekomendowanym przez nas rodzajem tłumików są tłumiki marki Soundblock. Charakteryzują się ponadstandardowymi właściwościami tłumiącymi. Poza tłumikami również istotnym elementem jest regulacja, czyli zakończoną instalację należy wyregulować. Podsumowując, dobrze dobrany rekuperator, poprawnie zrobiony projekt, rzetelnie wykonana instalacja, dobrane tłumiki, ich długość, ilość wpływają na to, że instalacja nie jest słyszalna.